tak, zrodził mi się w takiej głowie plan, żeby ten maraton spróbować jeszcze w maju przeatakować ponownie. Natomiast zanim do tego przystąpiłem, stwierdziłem, że przeatakuję półmaraton. No i parę dni temu przeatakowałem sobie półmaraton na bulwarach Wiślanych w Warszawie. Teraz już sobie jestem zupełnie gdzie indziej. Przeatakowałem ten półmaraton, próbując go z rana, o 5 rano, budziczek, na bulwary i do dzieła na czczo. Konkretnie wypiłem szklankę wody, konkretnie zjadłem jedną łyżkę lodu, no i ruszyłem na bulwary celem zmierzenia się z półmaratonem. Stwierdziłem, dobra, jak ten półmaraton polecę lepiej niż mój poprzedni półmaraton i będę czuł, że jest forma, no to spróbuję następnie zaatakować maraton. No i teraz, czy się udało? Udało się. Pobiegłem ten półmaraton szybciej. Jakie mam z tego wnioski i co będę robił? Bo moje przemyślenia się zmieniły. One troszeczkę ewoluowały również dzięki waszym wpisom na Twitterze, które gdzieś tam pod jednym z moich tweetów związanych z tym półmaratonem poczytałem. I wydaje mi się, że są tutaj pewnego rodzaju też takie generyczne wskazówki, które mogą się wam przydać. Ja układam swoje myśli biegowe dzisiaj również, chociaż przed chwilą układałem myśli bitcoinowe. Nie wiem, który z filmów się ukaże wcześniej. Pada, ale gdzieś tu sobie rejestruję, co mi tam po głowie chodzi. No więc trzy warto mocno ambicjonalnie podchodzić do swoich planów biegowych, a jeżeli tak, to jak to ugryźć, żeby miało to sens. O tym dzisiejszy odcinek dla wszystkich biegaczy, krótkodystansowych, długodystansowych, półmaratończyków, maratończyków, ultramaratończyków. Zapraszam. Słuchajcie, najważniejsze, z czego musiałem sobie ponownie zdać sprawę, to jest fokus, to jest trzymanie się swojego planu, bo chciałem je troszeczkę ponieść, chciałem tutaj troszeczkę ulec swoim chorym ambicjom, które no niestety też posiadam. No i po moim maratonie w Wiedniu, przebiegniętym na 3 godziny i 9 minut i niespełnioną aspiracją zmierzenia się z 3 godzinami, stwierdziłem, że no nie miałem dnia tego dnia. Cały tydzień poprzedni byłem w biegach, ale biegałem po górach, nogi miałem zmęczone, jeździłem na rowerze, bo faktycznie tak było. Tego dnia maratońskiego obudziłem się z nie takim żołądkiem. Byłem 3 razy na toalecie, zanim poszedłem na bieg, bo faktycznie tak było. Na dworze było 22 stopnie w momencie biegu, więc było za gorąco. I faktycznie tak było, więc myślę sobie, no tak, Andrzej, no to tutaj jakby na pewno nie zrobiłeś na tym maratonie wszystkiego, co mogłeś z siebie dać. Bo czułem, że jestem gotowy na coś więcej niż to 3.09. Myślę, dobra, no to ja to spróbuję sobie pobić ponownie, dam sobie 3-4 tygodnie na odpoczynek, wyczekam momentu i przeatakuję ten półmaraton, ten maraton ponownie. Więc taki mi się chory plan w głowie zrodził i byłem bliski go realizacji. Na szczęście dwie rzeczy się wydarzyły. Po pierwsze, stwierdziłem, zanim ten maraton będę próbował atakować, no to sprawdźmy, czy mi półmaraton pójdzie dobrze. No więc odczekałem 10 dni chyba, bo kiedy ja to biegłem? No biegłem to 4 maja, no więc no jakoś chyba z 10 dni odczekałem. Po maratonie, który był 26 kwietnia, szkurde, mi się te daty mylą, nieważne. Odczekałem więcej niż tydzień, nogi już były w miarę świeże. Nastawiłem sobie budzik na 5 rano, żeby skorzystać z tego, że na dworze będzie zimno, więc było 6 stopni o poranku.
No i poszedłem pobiec półmaraton z myślą, że jak go przebiegnę szybciej niż poprzednim razem, no to znaczy, że forma ciągle jest dobra, jest lepsza. A przednim razem miałem na godzinę 26 i tam kilkanaście sekund. No to będę próbował następnie atakować maraton. No i faktycznie był bardzo dobry dzień. Przebiegłem ten półmaraton w godzina 25, co uznałem za bardzo motywujący sygnał, no bo po pierwsze biegłem na czczo, po drugie no było 10 dni po maratonie, więc nogi teoretycznie jeszcze mogły coś czuć, chociaż naprawdę to też był taki troszeczkę test. Czułem się mega wypoczęty, znaczy bardzo dobrze się zregenerowałem po tym biegu. O regeneracji też był film, więc po maratonie czułem się naprawdę rewelacyjnie zregenerowany. Biegło się lekko, naprawdę lekko mi się to godzina 25 zrobiło. Nie miałem żadnej wody ze sobą. Zjadłem na tym biegu moim własnym, nie był to zorganizowany bieg, jednego żela. No nie było tego całego dopingu, że startuję w wyścigu, więc trochę trudniej się z tej perspektywy biegło. Pogoda była idealna, było bezwiecznie, było chłodno, 5 stopni, więc były czynniki sprzyjające, były czynniki przeszkadzające. No ale polepszyłem swój czas w tym półmaratonie mniej więcej jakąś minutkę, można powiedzieć, względem no, trochę więcej niż miesiąc wcześniej, kiedy startowałem półmaraton warszawski w marcu. No więc myślę, kurde, dobrze jest, to lecimy z maratonem jeszcze raz. No i spróbuję zrobić maraton, no nie wiem, na te 3 godziny myślę, że nie jestem gotowy, ale że na 3 godziny, 2 minuty, 4 minuty, gdzieś w tym przedziale. Naprawdę czułem, że to jest do zrobienia. Ale potem sobie wrzuciłem to w tweeta, gdzieś tam ten plan. I parę waszych komentarzy mnie zainspirowało do tego. Andrzej, czy miałeś biec Lavaredo? No właśnie, Andrzej, a czy ty nie miałeś biec Lavaredo? I to mi przypomniało cały ciąg przyczynowo-skutkowy w mojej głowie, że ten mój maraton z impulsu treningowego pod Lavaredo nagle mi się stał jakąś niespełnioną aspiracją, jakąś moją ambicją taką chorą. I stwierdziłem, że zaraz. Ja mam do Lavaredo trochę więcej niż miesiąc i teraz mam się ładować znowu w maraton po to, żeby udowodnić sobie, że jestem w stanie go przebiec lepiej niż ostatnim razem. Być może nie zdążę się zregenerować, być może coś sobie nadszarpnę, a przede wszystkim on mi do niczego w tej chwili nie jest potrzebny, poza zaadresowaniem mojej chorej ambicji. No i oczywiście jakiś fan z tego też by był. No i po tej wewnętrznej konwersacji sam ze sobą i dzięki waszym komentarzom w tweecie stwierdziłem, Andrzej, ale ty miałeś biec Lavaredo, to był główny cel na ten rok, a maraton miał być tylko krokiem treningowym, wcześniej półmaraton miał być krokiem treningowym i inne treningi domaratońskie miały być krokami treningowymi po to, żeby sobie podnieść wydolność i inne parametry. No i jakby ten cel osiągnąłem, bo ja czuję po tych treningach, które odbywałem przez styczeń, luty, marzec, kwiecień, po rzeźniczych treningach prędkościowych, których pod maraton sobie nie odmawiałem, czułem, że moja forma naprawdę wzrosła, że teraz no, prędkości, na których biegam, lekkość, z jaką biegam, no i ogólnie wydolność w szeroką pojętym, nie wiem, chociażby w łażeniu po schodach, pod górę, w lekkim OWB1 na 130 BPM-ach, no to wszystko mi wzrosło, jakby moje cele treningowe osiągnąłem. Nie przebiegłem maratonu w założonym czasie, ale próba teraz mierzenia się z tym wszystkim nie jest w ogóle kompatybilna z moim masterplanem. A mój masterplan to jest Lavaredo. Przynajmniej na pierwszą część roku, a być może i na cały ten rok. Lavaredo końcówką czerwca w Dolomitach, 120 km po górach i na tym mam się teraz skupić. Teraz treningi górskie, treningi siłowe, treningi, żeby się w terenie odpowiednim dostosować do tego, co mnie będzie czekało na tym, co by nie było dosyć trudnym biegu, który też pewnie będę biegł około 24 godzin, kto wie ile tam to będę biegł. Ale pewnie nie będzie to łatwy bieg. Zobaczymy jak będzie. No i
Do czego zmierzam? Fokus. Nagrywałem taki film o Bitcoinie, żeby się skupić na Bitcoinie, żeby się na jakimś tam celu skupić, by tak naprawdę drążyć ten plan. Fokus tak samo jest ważny w tych naszych planach treningowych. Mój plan treningowy na ten rok zakłada Lavaredo jako mój ważny start. Maraton był jakimś punktem przygotowawczym. Ten punkt został odhaczony, uważam, że nie na piątkę, tylko na czwórkę, ale treningi zostały odhaczone na czwórkę z plusem, sam start został odhaczony na czwórkę w skali pięciostopniowej i czuję, że był to skuteczny akcent treningowy do Lavaredo. Teraz na ostatnie półtorej miesiąca mniej więcej tyle mi zostało. Potrzebne mi są góry, potrzebne jest mi obieganie w terenie właśnie nierównym, siła biegowa, siła zbudowana w napieraniu pod górę, obycie się ponowne, oswojenie, zaprzyjaźnienie z kijami, skupienie się na diecie, na wyżywieniu, na tym, żeby tutaj wszystko jakby nie tylko od strony mechanicznej, ale też energetycznej dobrze zagrało. Na pewno nie są mi potrzebne jakieś zbędne przeciążenia maratońskie, jakieś zbędne kontuzje maratońskie. Niewiele by to pomogło, o ile w ogóle cokolwiek w moim starcie do Lavaredo, a mogłoby przeszkodzić, jeżeli w tym starcie maratońskim moim własnym coś by poszło nie tak. Wystartowanie w odstępie miesiąca dwóch maratonów na granicy swoich możliwości jest już ryzykownym zagraniem. No i nie będzie takiego startu w maju, a miał być. Taki chory plan się w mojej głowie zrodził. Zamiast tego będzie bieganie po górach, zamiast tego będzie skupienie się na Lavaredo. No i tyle. I tak naprawdę no, dla osób, które trenują bieganie, w zasadzie wydaje mi się, że do każdej dyscypliny dotyczy, ale w szczególności jeżeli trenujecie bieganie, no to moje plany biegowe są takie długofalowe, tak? Ja mam swoją jakąś zajawkę biegową, w której wiem, co będę robił w tym roku, wiem, co będę robił w przyszłym roku, wiem, co bym chciał zrobić mniej więcej za 5 lat. Gdzieś tam mam swoją aspirację wystartowania w Stanach w ramach takiego klasyka, najstarszego biegu ultra i no bardzo trudnego biegu, nie tylko z punktu widzenia samego startu, ale też z punktu widzenia dostania się do niego, bo jest po prostu bardzo, bardzo trudna kwalifikacja, losowania i tak dalej, mianowicie Western States 100, czyli 100 milowiec, od którego się to wszystko zaczęło. No i do tego zmierzam. Po drodze gdzieś są jakieś biegi właśnie UTMB, które być może mi się uda w końcu na fulla zakwalifikować. Po drodze są właśnie Lavaredo, żeby zdobyć punkty w losowaniu UTMB. Zasady się zmieniły, ci co wiedzą, to wiedzą. Ci co wiedzą, to wynik tak was to nie interesuje. No w każdym razie UTMB od tego roku zmieniło zasady dostania się na serię Ultra Trail du Mont Blanc. No i jest poza tym, co było wcześniej, zdobywaniem punktów kwalifikacyjnych za wasze starty, w których liczy się długość startu, trudność tego startu i tam zdobywacie odpowiednie punkty. No to są jeszcze biegi stricte z serii jakby firmowane przez UTMB, które dają wam takie punkty w losowaniu, takie kupony w losowaniu. No i są to po prostu biegi, które UTMB próbuje wylansować, takie jak chociażby Lavaredo. Czyli trzeba specyficzne biegi pobiec, które dadzą wam running stony. Te running stones to są takie punkty do koperty, do maszyny losującej, która was uprawni do tego, by ewentualnie móc wystartować w UTMB. No i stąd między innymi zajawa na Lavaredo w tym roku, ale też Lavaredo samo w sobie jest bardzo ładnym ponoć biegiem. Powiem wam, jak będę biegł, bo oczywiście mam zamiar nagrywać, czy jest ładnie i czy jest przyjemnie. Na pewno do połowy będzie przyjemnie, a potem to zobaczymy. No więc Lavaredo między innymi daje takie running stony. Jak running stony pozyskam, no to być może wystarczą, żeby mi wylosowali w przyszłym roku na UTMB i tak dalej. No więc jakby moja własna strategia treningowa jest taka, że patrzę na to bardzo, bardzo długofalowo. No i wiem, co chciałbym zrobić na mojej ścieżce biegowej tak wysokopoziomowo w następnych latach. No i w związku z tym rozpisała mi się
ścieżka treningowa na ten rok. W tej ścieżce jest najważniejsze pobiec Lavaredo, spróbować nie umrzeć, spróbować je ukończyć z godnością. W ramach tego miałem przygotowania maratońskie, które zrobiłem. Uważam, że robotę domową tutaj bardzo dobrze odrobiłem. W ramach tego miałem starty w półmaratonie, w ramach tego miałem szereg treningów, które sobie realizowałem. Teraz pora na wykończenie, czyli teraz pora na góry. No i do tego właśnie przystępuję za chwilę. Będzie górobieganie, będzie aklimatyzacja na wyższych jakichś tam wysokościach, będzie skupienie się na wyżywieniu i będzie powrót do serii, tak jak robiłem rok temu, gdy biegłem TDS-a, to było 145 km dookoła Mont Blanc. To pewnie pamiętacie, ostatni miesiąc było sporo filmów takich, jak trenować, jak ja trenuję, no takich pod ultra skupionych. No to w tym roku też, jeżeli starczy mi tutaj czasu i zapału i ta ręka odtrzymania kamery mnie nie będzie zbytnio boleć, to też do takiej serii, jak już się w góry dostanę, wrócę, czyli będziemy nagrywać sobie serię pod ultra. Była seria przez ostatnich kilka miesięcy, przygotowanie pod maraton w 3 godziny w szczególności. Seria jest, wydaje mi się, że wartościowa, ponadczasowa, uniwersalna i spięta w playlistę, więc dla osób, które myślą o maratonie, niekoniecznie na jakiś konkretny czas, czy nam tam były w pewnym momencie w tej serii przykotwiczone plany na 3 godziny, na 3,5 godziny, na 4 godziny i poszczególne akcenty treningowe omawiałem. Część z Was ze mną treningowała, część po prostu sobie oglądała. Być może niektórzy w ogóle się dopiero zachęcili, żeby pójść pobiegać. Takie komentarze też od Was dostałem i dlatego między innymi to ma sens wszystko robić. No więc seria maratońską niniejszym uważam za zakończoną na ten rok. Nie będzie startu ponownego, ambicjonalnego, chorego startu w maju, który sobie przez chwilę obzdurałem. No i potrzebowałem to tutaj nagrać między innymi i podziękować tym, którzy gdzieś tam mnie na Twitterze zainspirowali, bym jednak pomyślał o Lavaredo. W sumie być może nawet nie mieliście takich intencji, ale ja z tych komentarzy sobie musiałem przypomnieć o swoim Lavaredo. No tak, że ja mam to Lavaredo do przygotowania. Po co mi maraton, jakiś chory maraton? Natomiast serii maratońskiej nie uważam za zamkniętą. Znaczy plan nie jest w pełni dowieziony i on będzie kontynuowany. Tylko że, no nie wiem, czy we wrześniu jest maraton warszawski niby, ale ja jeszcze nie wiem, co ja będę robił. Natomiast no najpóźniej będzie kontynuowane, myślę, że na wiosnę w przyszłym roku. Czyli uważam, że spokojnie jest dla mnie osiągalne 3 godziny w maratonie jeszcze. Myślę, że brakuje mi paru minut i spokojnie mogę poprzez skupiony trening zrobić te parę minut na przestrzeni roku. Jeżeli sobie i na tą chwilę pewnie myślę bardziej o wiośnie przyszłego roku, będzie my sobie od nowego roku 2024 startować z serią znowu maratońską i spróbuję podejść do tematu ponownie. Mam masę przemyśleń, które nie tylko nagrałem po tym starcie i po przygotowaniach, ale też sobie zapisałem w swoich kajecikach treningowych, co muszę zrobić inaczej i być może dla Was się to też przyda, bo pewne błędy popełniałem świadomie, myśląc, że i tak mi się pewnie uda. Pewne błędy popełniałem z lenistwa, czyli też świadomie, a pewne błędy popełniłem nieświadomie i z nich sobie też dopiero zdałem sprawę po fakcie i cały czas jeszcze moja lista rzeczy, które mam do poprawy, rośnie. Znaczy ja sobie je w swoich Excelach na bieżąco dopisuję i teraz wszystkich nie wymienię na pewno, bo mi część już wymieniłem, część mi chodzi po głowie i dopiero dojrzewa, ale jeszcze, żeby zreasumować, z rzeczy, które wydaje mi się, że odpuszczałem świadomie i których uważam, że nie powinienem był odpuszczać świadomie. Po prostu do maratonu, zwłaszcza na ambitny jakiś cel czasowy, trzeba podejść bardzo, bardzo skrupulatnie. Tam nie ma wiele marginesu na błędy i na odpuszczanie.
lista grzechów. Nie robiłem siły biegowej, czyli podbiegów. W ogóle, chyba ani jednego nie, no może raz zrobiłem. Siłę biegową należy robić, nie odpuszczać. Prawie w ogóle nie robiłem rytmów, czyli no, skupienie się na technice biegania. Rytmy należy robić, jeżeli będę przygotował się po raz kolejny do maratonu. Skupić się na technice biegu, skupić się na rytmach i na tej ekonomice biegu. To drugi grzech. Trzeci grzech. Nie robiłem prawie w ogóle core stability. W ogóle tego w zasadzie nie robiłem. Parę coś tam zacząłem, jakieś deski robić. No może 3-4 razy, nie wiem, czy to trwało miesiąc, potem, a dobra, core stability. Andrzej da radę bez tego. No nie dał rady bez tego. Core stability do maratonu jest bardzo również ważne, na to wychodzi. Ostatni tydzień nie robiłem regeneracji. Na tydzień przed startem stwierdziłem, nie no, jestem na wyjeździe, góry wzywają, trzeba pobiegać po górach, rower, po Wiedniu jeździć rowerem. No generalnie byłem bardzo aktywny, no jeszcze chyba nie popatrzyłem na zegarek, ile tam mi nabiło kilometrów, ale biegałem po górach, niewybaczalny błąd. Zrobiliśmy tam z 20 chyba 5 kilometrów na raz, drugim razem kilkanaście kilometrów, wszystko w ostatnim tygodniu i na dzień przed startem w maratonie 20 kilka kilometrów, owszem, na rowerze, a dzień wcześniej kilkanaście kilometrów na pieszo wycieczek. No generalnie wystartowałem na zmęczonych nogach. To bardzo poważny błąd. Błędem również uważam jest w ogóle próba mierzenia się ze swoim startem na wyjeździe, bo tych pokus, żeby nie przestrzegać planu, jest bardzo dużo. Nie jadłem tego, co jem zwykle, tylko jadłem w restauracjach, jadłem jakieś sałatki. Dobre wydawało mi się, ale coś mi chyba jednak zaszkodziło. To uważam, że jest błędem. Błędem jest, żeby no, wprowadzić sobie na... No, u mnie to były 2 tygodnie wyjazdu przed... Na 2 tygodnie przed wyjazdem taki... Znaczy na 2 tygodnie przed startem w maratonie taki wyjazd, który generalnie zdestabilizował mój trening, mój plan działania, no i w rezultacie doprowadził tam do jakichś przeciążenia treningowego w ostatnim tygodniu przed, bo sobie nie chciałem odmówić łażenia po górach i po miastach oraz zmian w diecie, które w rezultacie też miały na mnie wpływ. Optymalnie wybrać lokalizację startu tak, by mieć większą szansę na temperaturę, bardziej 10-15 stopni, to byłaby dla mnie, no 15 to już jest maks, ale to byłaby idealna pogoda na start, jak byłoby 10 stopni Celsjusza. No to mamy ograniczony wpływ, ale jednak jakiś wpływ mamy. No więc to są takie błędy najbardziej na gorąco, z tych, które mi przyszły do głowy, ale tych błędów było zdecydowanie więcej. No i przygotowując się kolejny raz do startu maratońskiego i naprawdę próbując wyżyłować ten swój... Aha, no czego jeszcze nie robiłem? No tak, to dopiero po czasie sobie zdałem sprawę, że ja mówię o WB1, które miałem biegać sobie 5.05, 5.10, czyli te... generalnie w pierwszym zakresie biegi, no to ja je biegałem, czasami biegłem dystansowo dłużej, przeciążając nogi, ale troszeczkę schodziłem z tempa, a czasami robiłem, no ogólnie nie trzymałem się tych temp i tych założeń wszystkich. Było tak, że na przykład miałem być OWB1 20 km, ja zrobiłem 30 km OWB1, w rezultacie to mogło mi też wpływać na jakieś inne parametry. No więc takich błędów miałem sporo w całym tym moim planie przygotowawczym. No ale przede wszystkim też taką refleksję, to już takich bardziej proaktywnych rzeczy, mniej błędów, ale taką refleksję, którą mam po tym wszystkim, że mój ostatni maraton 3-godzinny, poniżej 3 godzin, to był 2018 rok. Poprzedni maraton, który biegłem poniżej 3 godzin, był 2017 rok. I potem, czy to było ponad 5 lat temu, i potem się wkręciłem w biegi długie, w taki chłapango, generalnie ciapanie sobie tam po ultra i no, to się nie biega szybko, tak? To się raczej biega, przynajmniej ja sobie lubię tak wyjść na parę godzin biegania i pobiec te 30-40 km, czasami więcej.
i się relaksować. Nie robiłem w ogóle takich prędkościowych biegów, z wyjątkiem jakichś tam startów, które od czasu do czasu mi się zdarzały. No i tu nagle, po tym wszystkim, Andrzej stwierdził, to był chyba październik 2022, a zrobię ten maraton w 3 godziny, spróbuję. Za duża była przerwa w takich szybkościowych treningach, w takich wydolnościowych mocno treningach u mnie. No i jedna taka refleksja, którą mam po tym, jest taka, że w tej chwili będę trenował bardziej regularnie te szybkie biegi. Czyli oczywiście ultra, moja główna zajawa, góry, długie, wybiegania, chuapango, tak, tego będzie gro, to będzie 80%, ale przynajmniej raz na miesiąc będę sobie chciał zrobić sam dla siebie taki start półmaratoński, jaki sobie zrobiłem 2 dni temu. Czyli spróbować przebiec półmaraton albo dychę, na przemian. W jednym miesiącu dychę, w drugim półmaraton. Dychę, półmaraton, na maksa możliwości. Żeby utrzymać to taką hardkorową, wydolnościowy próg i go mierzyć sobie. A oprócz tego wplotę przynajmniej raz na tydzień jakiś akcent taki szybkościowy, jakieś interwały, jakąś wytrzymałość tempową, jakieś BNP. Czyli te wszystkie akcenty biegowe, które omawiałem przy okazji treningów maratońskich, które potem ładujemy w 3 miesiące po kilka w tygodniu, no to żeby zostać z nimi na bieżąco, żeby tą formę budować na bieżąco, wydaje mi się, że ma sens dla ultrasa również mieć taki jeden przynajmniej trening z kategorii treningów podmaratońskich raz na tydzień. Więc to są moje zmiany takie proaktywne na przyszłość, które na przestrzeni tego roku będę utrzymywać. Czyli raz na miesiąc start, albo w zorganizowanym biegu, jak będzie okazja, albo sam sobie będę organizował start na dychę i start lub start na półmaraton na maksa możliwości. No i oprócz tego raz na tydzień poza chuapangami pod ultra, poza górami, mieć taki akcent treningowy z kategorii maratońskiej. Niech to będzie wytrzymałość tempowa, niech to będzie BNP, niech to będzie cokolwiek innego. No i to sobie będę jechał z takim planem przez ten rok. No i gdzieś tam od stycznia, jak mi się wszystko uda, no to ruszę z serią podmaratońską ponownie i będziemy tutaj się wspólnie dopingować, by na wiosnę maraton w 3 godziny złamać, spróbować. No dla Was takie czy inne plany też tutaj będą powstawać. To pytanie jest do Was. Jakie plany chcielibyście zobaczyć? Być może na 3.30, na 4. Ja takie plany mogę podlinkować. Być może ktoś tam bardziej chciałby z półmaratonem się na jakiś czas zmierzyć. To też piszcie w komentarzach, jakie plany by Was interesowały. Być może coś na dychę Was interesuje, jakiś konkretny czas. Też piszcie, też coś takiego jak najbardziej tutaj mogę omówić w jakimś zbiorczym odcinku w ramach oczywiście dostępnego czasu. No i to tak tutaj podsumowanie już zamykające serię maratońską, też przed samym sobą, bo na chwilę ją jakby zrobiłem takie ponowne otwarcie, reopening zrobiłem, że jednak dobra, ten maraton jeszcze raz go dziabnę tutaj z zaskoczenia. Już w tym najlepszej Andrzeja formie, przy najlepszej pogodzie i w ogóle, a jednak ja Ci pokażę, że te 3 godziny się da. No to nie, jednak od tego planu odstępuję, jest to ambicjonalne, choro ambicjonalne podejście, którego w tej chwili do niczego nie potrzebuję. W Lavaredo nie pomoże, mogłoby przeszkodzić. Natomiast tą serię parkujemy na początek przyszłego roku i wszystkich maratończyków pozdrawiam i zapraszam na serię w przyszłym roku. A tych, którzy będą trenować na wrzesień, bo ja pewnie jednak w tym wrześniu nie dam rady pod maraton się przygotowywać, żeby to podejść tak sumiennie, no to oczywiście, jeżeli macie takich znajomych albo sami jesteście podmaratońskie przygotowania wrześniowe, bo to zwykle gdzieś tam jakiś maraton warszawski albo coś innego, no to oczywiście do serii obecnej zapraszam. A niniejszym otwieram serię Lavaredo Ultra. Dla mnie to będzie ważny start, ważny, bo
Byłem tam w zeszłym roku, bardzo ładne okolice. Sobie pooglądałem, trochę pobiegałem. Ważny, bo ponoć ładny. Ważny, bo mam nadzieję go jakoś fajnie pobiec, zdobyć te running stony. No i co? No i będzie z tego jakaś relacja chyba. Z biegu na pewno, z przygotowań, tak jak wspomniałem, też powstanie playlista pod ultra, podobnie jak zeszłoroczny TDS, taką playlistę się nie doczekał się. To musi się doczekać. Jest kilkanaście filmów, które po prostu muszę zebrać w końcu w playlistę i być może ją po prostu wrzucę od razu pod ten film. Zerknijcie, dajcie znać, przypomnijcie, czy ja ją wrzuciłem. Jak nie wrzuciłem, jak nie ma jej w tej chwili pod filmem, to piszcie i ją zaraz dorzucę. Ale postaram się, żeby była. Czasami zapominam o tym. No i dobra. Do usłyszenia. Cześć.